Witam wszystkich serdecznie, moi kochani. Ostatnio wam wspominałem, że zostałem ambasadorem gry Match Masters i że właśnie w tą grę będę organizował super turniej, w którym będzie można zgarnąć iPhone 12, AirPodsy oraz wiele innych wspaniałych nagród. I dzisiaj nadszedł ten dzień, gdzie uczestnicy turnieju będą musieli się zmierzyć ze mną w pojedynku 1 na 1. Ich zadaniem jest zdobycie jak największej ilości punktów, aby zakwalifikować się do wielkiego finału. Więc emocji w dzisiejszym odcinku na pewno nie zabraknie i mam nadzieję, że też nie zabraknie pod tym filmem łapek w górę. Jeżeli lubisz grać w Match Masters, strzelaj lajka, a jeżeli jeszcze nie grałeś w tą fajną gierkę, no to klikaj w link, który znajduje się w opisie. Gierka ci się automatycznie pobierze. Gra jest totalnie za darmo. Można grać razem z przyjaciółmi. Ja sam osobiście bardzo się wkręciłem w tą grę. Gram z JJ-ką prawie codziennie wieczorem. Rywalizujemy między sobą. No nie chcę nic mówić, ale JJ-ka staje się coraz lepsza i cały czas prawie mi spuszczalanie. No ale mam nadzieję, że kiedyś mi się udają pokonać. Więc wy też spróbujcie swoich sił w grze Match Masters. A teraz przejdźmy i sprawdźmy, kto zakwalifikował się do półfinału. Moi drodzy, pierwszą uczestniczką dzisiejszego turnieju jest Basia. Witam cię ślicznie. Masz 10948 pucharków. No to ja przy tobie to jestem totalnym borowikiem. Zaczynamy challenge, wysłałem cię zaproszonko i lecimy. Okej, moja droga, jakiego boostera wybierasz? Takiego pioruna. Ja chyba wezmę sobie statek UFO. To pierwsze zaczyna? Okej. Basia pierwsza. Ile czasu mniej więcej dziennie pykasz Match Masters? Nie wiem, tak czasami po szkole. Po szkole? Ja przez ten codziennie prawie gram i mega fajna gierka, tylko że jakimś super prosem to nie jestem. Ja jestem tak nauczony, że jak ja gram w tą grę, no to zbieram tylko te niebieskie, żeby boostera odpalić, bo nigdy nie widzę poczwórnych ruchów. O, ty masz jakiś dodatkowy, co to za gwiazdki są? Nawet tego jeszcze nie widziałem. Dobra, okej. Rozumiem, że tutaj te gemy to jest razy mnożnik, tak? Plus 10 na przykład ten gem da, dobra. Tak. A twój ruch, a ja już chciałem się ruszać tutaj. Dobra. 6 do 71. Dobra, może walniemy sobie młoteczkiem pierw tutaj. Będziemy mieli dzięki temu statek UFO. Aktywujmy go. No i porywamy te klocuszki. Ej, no niebieski akurat mi porwało. Nie mogło innych wziąć? 21, okej. Okay. Bardzo marny wynik. Jeszcze jeden ruch mam, tak? Dobra, no to może ten pomarańczowy. O, teraz to combo. Powoli cię doganiam. Niestety. Przypominam, Basia musi wykręcić jak największą ilość punktów. Nieważne, czy ja wygram, czy Basia wygra. Ważne, żeby po prostu zdobyła jak najwięcej punktów. Dzięki temu będzie klasyfikowała się wyżej w tabeli. No dokładnie, tu już jest 178. Okej, też mam jakieś gemy, tylko nie mam jak ich zebrać. Niestety, nic mi tutaj nie pasuje. Nie mam pojęcia. Dobra, to gram. I może coś tutaj się uda? Okej, jednak nam się zebrało to. Activate. No i okej, teraz booster ready. Zielone i żółte porwane na statek UFO i razy 18. No i powoli doganiamy. Runda czwarta, a mi brakuje prawie 100 punktów. Tu jeszcze extra move wjechał, okej. Kolejny. No to już po mnie. Pozamiatane. No i dobra, tak się rozglądałem w międzyczasie, czy mam coś na 4, ale nic nie widziałem niestety. No dobra, to może może tutaj się uda coś. O, i teraz się uda coś. No niestety się nie udało. O, tutaj bardzo, bardzo dobrze. Te z mnożnikiem gemy sobie rozwaliłaś i teraz masz już 288 punktów na koncie. Sporo. 303. O kurczę, wysoki wynik. Więc inni będą mieli bardzo wysoką postawioną właśnie poprzeczkę. Mi się wydaje, że to mały wynik. Mały wynik? Że mnie przebiją. No, tak się boję strasznie. Wiesz, tutaj też challenge jest losowy. Niektórzy mogą na przykład nie mieć tego mnożnika, bo challenge nie da się ustawić. Po prostu wybieramy gierkę ze znajomym i challenge nam się dobiera. Mhm. Masz jeszcze trochę czasu, ostatni ruch w tej rundzie. No i teraz patrzcie na Farela, wjeżdża cały ubrany na biało. 60 punktów jednym ruchem i to mi się podoba. No i kolejne punkciki, masterful. 222, 419, brawo, brawo Basia. Prawie dwukrotnie mnie prześcignęłaś. Zapisujemy tutaj 419 twój wynik, a ja lecę rywalizować z kolejnym półfinalistą dzisiejszego turnieju. Moi drodzy, przyszedł czas na drugiego uczestnika dzisiejszego turnieju i jest nim moja moderatorka Magdalena. Witam cię ślicznie. Witam cię. Gratuluję zakwalifikowania się do półfinału. Wysyłam ci już challenge i lecimy. Gotowa na wielkie grzmoty? Gotowa, zobaczymy jak to pójdzie, ale jestem gotowa. Okej, ja wybieram sobie statek UFO.
Okej, okay, ja biorę chomika. Chomika? Chyba to są obydwie epickie, co nie? Tak, tak. Nie wolno używać legend, więc wybrałam sobie taką. O kurczę, co to są w ogóle za turniej? Jakimiś dodatkowymi bajerami, jakieś klocuszki są takie wzmacniane? O tak. Co tu chodzi? A, match Vegas. Dobra, match Vegas. Jak robimy linię z tym, to zdobywałem więcej punktów. Uwaga, trio score. Tak. O kurczę. Dokładnie tak, tak to właśnie działa. Więc teraz ja też tutaj wykorzystam. Pamiętaj, że musisz zdobyć jak najwięcej punktów, żeby wyprzedzić innych uczestników. Na chwilę obecną masz do pobicia 419. Nie pomagasz. Ja ci powiem, że bym wolał znać wynik przeciwnika, bo wtedy jest większa mobilizacja. Okej, mi się wydaje, że można zrobić to tak. Ale że to się nie zbonusowało. Aha, dobra. Popsułem. No i może zróbmy teraz... pójdźmy po Ultimate Attack. Cyk. Dobra. W następnej rundzie ląduje statkiem UFO, więc się szykuj, nie? Dobra, będę gotowa na przelot. Okej. Okay. Najbardziej. No to ja ląduję UFO. Uwaga. Booster ready. No i leci. Kradnę fioletowe. I zielone. O kurczę, to się ładnie zbonusowała. Dobra, 51-74. Coś mi się wydaje, moi drodzy, że ja dzisiaj w ogóle nie wygram z nikim, bo jestem za borowikiem w tą gierkę. O, jest jeszcze trio score. 72. Nice, dobra, ja tutaj wykorzystam dodatkowy ruch, który się pojawił. I teraz ja wykorzystuję... O kurczę, jakiś słodziak. Dokładnie tak. A, i one się teraz zakuchują w sobie, no dobra. Ale bajera. I co teraz takie serduszko daje? Nie widziałem tego jeszcze. No zobacz. Działa to w ten sposób. Po prostu masz więcej ruchu w tym momencie. Aaaa. No, teraz więcej punktów. Dobra, ciekawe. No to teraz zróbmy tak. Ciach. No i ląduję znowu stateczkiem. Okej. Okay. Kradniesz. No i uwaga, 107. Dobra, to teraz... O, to będzie mocne chyba. Albo to i nie. To będzie bolało. Uwaga! Nie, to razy 3. Nie, miałem tu minę! Dobra, nieważne. Miałem bombę koło tego, a ja się pokusiłem... Ach, nieważne. Pokusiłem się na Vegas, światełka. Uwaga. Dobra, raz, dwa. Okej, jeszcze bomba prawie wybuchła. Aha. Prawie, ale niestety nie. Zastanówmy się. Może rotujmy. Mhm. Shuffle. No i co? Jeszcze gorzej niż było. Tu jakiś koralik i tutaj potrójny. Więc my zrobimy tak. Jeju, ja tego nie widziałem. Tam był poczwórny ruch czerwony. Ach! Ja biorę swojego chomika. Odpalaj chomika. I teraz są serduszka. Czy będzie jakiś ruch jeszcze pod serduszko? O, jest. Jeden jest. I jeszcze bombę zatonował. Ładnie. Tutaj mamy dodatkowy ruch. Wykorzystamy to sobie jak najbardziej. To... I jedynie tak mogę zrobić. Okej. I teraz... Niestety. Dobrze. Wygrywasz. 284 punkty udało ci się zdobyć w tym meczu. Gratuluję. Zapisujemy. A my lecimy z kolejnym uczestnikiem dzisiejszego turnieju. Moi drodzy, trzecim uczestnikiem dzisiejszego turnieju jest Darek. Witam cię, Darek. Witam cię, Salel. 31838 pucharków. Wow! Coś mi się wydaje, że chyba w pracy pykasz sobie w tą gierkę, co? Też tak jest, a niektórzy mówią, że konto kupione. Nie no, mega wynik. Ja ci powiem, że jesteś najsilniejszym, tak mogę powiedzieć, najsilniejszym graczem u mnie teraz w znajomych. Wybieraj swój boosterek ulubiony i lecimy. Okej, okay. I powiem ci tak, że tego turnamenta jeszcze nie grałem i nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra, już wszystko jasne, okej. Okay. Ogólnie jeśli o planszę chodzi, to szału nie ma. Okej. Okay. Zobaczymy, może coś wyciskniemy z tego. Trzeba będzie się mocno skupić. Dobrze, to ja nie będę przeszkadzał za mocno. I co by tutaj zrobić fajnego? O kurczę, nie widziałem, tutaj były dwa koło siebie te suwaki. No to one tak rozwalą się trochę bardziej. I widzę, masz chomiczka zakochanego. Przed chwilą koleżanka też grała właśnie chomiczkiem. No na chomiczek chyba miałem wszystkich możliwych tutaj. Ogólnie, no to został mi jeden ruch, to sobie podbierzemy czerwone. Dobra, to teraz ja, uwaga, ląduję statkiem kosmicznym, stary. I zabierzę to w kolor. Czerwony, wiedziałem. O tak wyszło. I tutaj mamy jeszcze jeden ruch i myślę może coś pod combo. Dobra. Zbieram swoje niebieskie i uciekam.
i zostawiasz przy okazji czwóreczki. No dobry ruch. Podoba. No bo na kilometr widać. No to teraz będziemy robić kombosy dopiero. Z serduszkami? O kurcze! To jest profesjonalny gracz. Widać te pucharki. No i teraz mamy problemik, kurde, bo mamy 4 do boostera i jakby tutaj wymasterować, no nic robimy, bo zostanie nam jeden. Kalkulacja! No tylko i wyłącznie, powyżej danego poziomu bez kalkulacji ciężko już. Dobra, dobra, to tak samo jak w szachach, trzeba przewidywać ruch. Jest trochę wspólnego. Okej, okay, zróbmy tak, znowu kradnę. O! I się trafiło nawet ślepej kurze ziarno. To można sobie zamienić, tak? Rozumiem, okej. Okay. Tak, najlepszy perks. Trzeba trochę przycisnąć, bo słaby wynik. No to teraz finałowa runda, mój ruch. Także liczę na łódź szczęścia. No ja nic tutaj lepszego nie byłem w stanie wykręcić. No bez wspomagaczy ciężko. Robią tutaj mega robotę. Czwóreczka. Dobra, no to nic. A zrobię screenshota na pamiątkę. Buziaczek poleciał jeszcze. Gratuluję ci, mordo. 290 punktów udało ci się uzyskać. To niestety mapa nie dopisała. Podejrzewam, że jakby było mapa z mnożnikiem, no to tu byś koło 600 się zakręcił. Gratuluję, dziękuję ci za meczyk, a my lecimy dalej. Moi kochani, przyszedł czas na ostatniego półfinalisty dzisiaj i jest z nim Paweł. Witam cię ślicznie. Witam, witam ciebie. I Paweł powiedział mi przed chwilą, że aktualnie jest w pracy, więc ma czas jeszcze, aby zagrać tutaj w turnieju, więc super. Wysłałem ci zaproszenie do challenge'u. Zaakceptowałem. Wybieram sobie boostera. Boostery na ciebie. Tak jest, jakiegoś najsilniejszego, najlepszego. Ja gram tym samym boosterem na wszystkich dzisiejszych uczestników turnieju. Legendarnych nie mogłem wybrać. No niestety się nie da, ja gram statkiem UFO, a ty jaki wybrałeś? Za chwileczkę się w sumie dowiem. Koksika. Okej, okay. A takiego koksika z hantelką. Nic innego nie mogło być. Zaczynasz. Mamy turnament z rakietkami. No dobra. Uuu. Ostro, jedziemy ostro. No ostro, te animacje są bezbłędne po prostu. O kurcze! Coś mi się wydaje, że tutaj będę miał ciężko. Z takim aerobikiem. Dobra, to teraz ja. Piorunek. Rakieta poleciała w jedną, w drugą. No i teraz tutaj. O, tutaj nie są przelewki, tutaj widzę. Zaawansowany gracz. Człowiek pracy się nudzi. No, dokładnie. Dobrze są takie gierki jak Match Masters. Dokładnie. O kurczę, znowu cała prawie plansza. No i to mi się podoba. Przygotuj się, będę lądował statkiem UFO, nie? Jazda. Kradnę, pomarańczowe. Szkoda, że czerwonych ci nie ukradłem, bo to są dla ciebie wtedy niebieskie. Jeszcze rakieta w niebo. Kolejna! O kurczę. Boom! A jeszcze ja mam ruch! Kurczę, ja to jestem dobry artysta. Myślałem, że już twój ruch. I już siedzę, patrzę się. Oj, nieraz też tak miewam. Kolejny aerobik leci. Let's go! And left, and teraz słabiutko. Niestety. No ale jeszcze tutaj kilka linii się zebrało. 150 punktów. A zabiorę ci, żebyś nie miał. Your turn. Dzięki. Dobra, to teraz szejkujemy to wszystko. Cyk. I myślę, że taki piorun by był spoko. Oczywiście, że tak. No i ach, mogłem pierw moteczek uderzyć i wtedy linię bym miał znowu UFO. Okej, okay, w następnej rundzie. Teraz moja runda, więc sobie pyk, lądujemy statkiem. O kurczę, sobie swoje ukradłem. To
mi się podoba. Najgorzej. Statek UFO do zwolnienia. Dobra, zróbmy może... O! To będzie przemyślana akcja. Pyk! Ciach! I rakieta w niebo. Zróbmy może tak. Wow! Znalazłem. Jeszcze jeden. Dobra, tu. Rakietka poleci w dół chociaż. 169-185. Fioletowy do aerobiku. Będzie 200? Jest i ponad 200. Super. Tych piorunów nie da się tak zrobić. Nie da się niestety. Szkoda. No niestety. Ale tak zrobię. I mamy stateczek. I chwila. O, jeszcze stateczek. Aj kurczę, mogłem pierw pioruny użyć. No. Nie no. Ostatni ruch. Dobra, zastanówmy się teraz, bo to jest decydujący ruch. Dobra. Zielony mi tylko przypadł do gustu. Dwa. Jest! Dwoma nie, punktami! Dwoma nie. Punktami zwycięstwo! To jest niemożliwe. O mały włos. Wszystko przez te wścibskie rakiety. Gdyby ich nie było, to by się nie udało. I to było na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał za wszystkich półfinalistów. Trzymam mocno kciuki. Mam nadzieję, że Farel Team wygra w wielkim finale. Link do gry Matchmaster oczywiście znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!